jeśli chcemy opierać się o Boże Słowo. Jest taki fragment w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, szczególny rozdział. Nie tylko werset, nie tylko parę linijek, jest to cały 11 rozdział listu do Hebrajczyków, w którym czytamy o wierze, w którym Pan Bóg daje nam czytać o bohaterach wiary, o ludziach, którzy swoją wiarą pokonywali niemożliwości, którzy swoją wiarą, tam są opisane te historie, zachęcam was do tego, by przeczytać 11 rozdział listu do Hebrajczyków, tam jest napisane między innymi, że swoją wiarą zamykali paszczę lwom, dosłownie, że swoją wiarą gasili żar ognia, że swoją wiarą w Boga, nawet jest napisane, że że kobiety, którym zmarli mężowie, odzyskiwali swoich mężów, bo ich wiara w Jezusa, ich wiara w Boga przywracała życie zmarłym. To jest napisane w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. I Pan Bóg szuka ludzi wiary. Pan Bóg szuka ludzi, którzy odważą się wierzyć, odważą się powiedzieć Mu tak i odważą się jak Maryja pójść bez kalkulowania i czynić niesamowite Boże dzieła, sprowadzając Królestwo Boże na ziemię. Amen? I jeśli tutaj jesteś, to chcę Ci powiedzieć, może jesteś na tej hali pierwszy raz, może jesteś na tym forum po raz pierwszy, na jakimkolwiek forum po raz pierwszy i chciałbym, byś zobaczył trochę inną perspektywę, niż być może miałeś w założeniu, przychodząc tutaj. Bo być może przyszedłeś tutaj po uzdrowienie, chwała Panu za to, niech Cię dzisiaj uzdrowi. Może przyszedłeś dzisiaj po to, żeby Pan Bóg Cię uwolnił, niech Cię uwolni i On odbierze w tym chwałę. Ale wierzę w to bardzo mocno i wierzę całym swoim sercem, że Bóg chce przemienić mentalność, w której żyjemy i o tym będę mówił trochę więcej w drugiej konferencji, byśmy stali się ludźmi, którzy nie tylko będą brać od Boga, ale przede wszystkim będą dawcami. Będą ludzi jak ci bohaterowie, ludźmi jak bohaterowie wiary z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, którzy będą wzywać mocy imienia Jezus w beznadziejnych sytuacjach, w swojej codzienności i Bóg będzie otwierał niebo przez ich wiarę. Amen? Ktoś chce z was mieć taką wiarę? Więc o tą wiarę chcemy zawalczyć przez ten weekend. Wiara z jednej strony jest łaską, ale będę chciał się z wami podzielić też tym, że żeby wierzyć i żyć w wierze, nie wystarczy jedynie o wiarę się modlić. Skoro jesteśmy wierzący, już pewną miarę wiary mamy. Ale Bóg mówi, jest więcej. Chcę, żebyś wszedł w rzeczy, które być może były dla ciebie czymś nie do zrealizowania. Chcę, byś zaczął żyć w taki sposób, w jaki myślałeś, że być może jest zarezerwowany tylko dla szczególnych jednostek w Kościele. Bóg dzisiaj chce wziąć ciebie dalej.